Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Zobaczcie, kogo to mi prosto z Torunia przywiało. Siemano, Zelo, moim gościem. Siemano, Mordo. Fifowy w ogóle nie jesteś. W ogóle nigdy nie byłem i w ogóle nie gram w konsole. Zawsze tylko muzycznie podchodzimy. Okej, no i dobrze. I tym bardziej ci właśnie powiedziałem, że jak wiesz, zadzwoniłem do ciebie, że stary, zagrajmy w Fifę, bo to jest naprawdę spoko, właśnie jak ktoś nie umie. Ja cię nauczę, będę twoim coachem, stary, wchodzimy online, normalnie gramy przeciwko komuś. Mhm. No i zobaczymy, co z tego będzie, wiesz. Cokolwiek tak, cokolwiek powiedz. O, i teraz daj się tam na Malwinę. Tym? No dobra, to będzie ciekawe, zagramy sobie sezonem. A masz w ogóle, a kibicem kiedyś byłeś? Piłkarskim takim, żeby cokolwiek się interesować piłką nożną? Tylko kibicuję się zawsze Polsce. Aha, ale reprezentację gdzieś tam obejrzysz. Ty to bierzemy reprezentację Polski, ty. Możemy wziąć. Weźmiemy sobie reprezentację, także wyszuka nam podobnego przeciwnika. Gramy online, gramy w dwójkę. Także lecimy, mamy wszystko ustawione. Kogo mam w ogóle? Widzieliście przeciwnika, czy nie? Ty wybierasz piłkę kółeczkiem. Przytrzymaj. Szczęsny. Dęk. Dobra. Trochę nam tutaj jasno, ale to nic. Zobacz, masz piłę i patrzysz. I podanko, i pyk. I podanko. Pyk. Zobacz, i zobacz. Idziesz. Ja idę do ciebie i ja do ciebie podanko. I ty do mnie podanko. No nie w tę stronę. Bardziej do góry. Musisz też jakby jak podajesz, to też kierunek oznaczasz. Wiesz o co chodzi? Słuchaj, ale mi się zmienia, przeskakują mi przeciwnicy. Nie przeciwnicy, tylko zawodnicy. Ja nie gram cały czas tym samym jednym i gonię go. Nie. Zmieniają ci się. Chyba, że jeżeli nie masz zmienionych, to ja ci zaraz to zrobię. Daj to jeszcze ustawimy też. Ale to za chwilę. Dobra, gramy na razie. Podanie. Pyk. Co tu się dzieje, bracie? Co tu się dzieje? Sfalowali cię. No i bardzo dobrze, mamy to jeszcze. Zrobić tak, bo chcesz, żeby automatycznie się zmieniali, nie? Tak wolisz. Tak, wolałbym, no. Dobra, i pamiętasz, zabierasz piłkę kwadratem i krzyżykiem tylko podajesz. A dopiero jak będziesz przy bramce, to kwadrat i strzał. Także tutaj tak naprawdę, jak jesteśmy na naszej połowie, to gramy tylko razem. Kurwa, ja znowu strzelam! Ale ty jesteś, ale to taka, jesteś taka pazera, widać, od razu Nie, to tylko X-y mi się strzelają. Ale to widzisz, z kwadratem pomyliłem. Ale to widzisz, od razu ego rapera jest, nie? Że chcesz gole strzelać. Dobrze, dawaj, podanie. A znowu strzela. Pojebało mi się znowu, ale wiesz co, zaraz już wiem, o co chodzi. X podanie. Tym dolnym. Nie, tym dolnym. To, że tam pazera, tak, nie? To jest ego rapera, wszyscy raperzy, ale którzy wiesz, chcą gole strzelać. Liczy na beginner's luck. Uważaj! Ty, wiesz co się miałem za ciebie zapytać, tak już rozmawiając, a propos Torunia, bo wy z Małpą, wiadomo, to inne muzyczne loty, nie? Ale mieliście wspólny numer. O, pięknie. I ja do ciebie X, patrz, i ty do mnie X. I tak, oj, widzisz jaka piłeczka chodzi? I X. Od razu. Przyjęcie i podanie. Przyjęcie i ja zepsułem. Ale no to się zdarza najlepszy. No ale dobra, dokończ z Małpą właśnie. No w piwnicy u niego tam, kurczę, nawijaliśmy już kiedyś, wiesz. Dobra. Który to był rok gdzieś? 2003, aha. 2004, super. No ale później wiesz, no wiadomo, X. Małpa tam poszedł jakby swoim torem, swoim gatunkiem, podgatunkiem muzycznym, ja poszedłem swoim podgatunkiem i tam się drogi rozeszły. Ja oczywiście później Małpa wyprowadził się do Wrocławia, no to też ten kontakt się urwał, no ale teraz jest dłuższy czas w Toruniu, musimy się w końcu ustawić. Aha, spoko. A ogólnie jeśli chodzi o Toruń, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o, pomijając waszą ekipę, gdzieś tam właśnie osoby Małpy, są osoby, które gdzieś tam teraz jakoś się gdzieś wyróżniają czy coś, które mógłbyś gdzieś tam przypropsować? Młodych jakichś gdzieś tam, z którymi ty może coś tam robisz? Ty wrzucasz piłę? Dobrze. I patrz, i teraz X. Są takie osoby? Tak, powiem ci, że nawet zaprosiłem takich chłopaków na swoją pytę, tą Osti na to, nie? To mówiłeś o tym też, nie? Bo oni co prawda nie są stricte z Torunia, bo są z Aleksandrowa, jeden mieszka w Trójmieście bodajże. Ale Aleksandrów jest dość niedaleko Torunia i po prostu chłopaki wpadają do mnie co jakiś czas coś nagrać. Nie? Fajnie. A 1-0 przegrywamy. Inny rodzaj roboty to jest, nie? Ale pod wieloma względami czasami łatwiejszy niż taka robota twórcza i w ogóle wiesz. Jakby... Tak, no bo wyłączasz myślenie, nie? Wyłączasz myślenie, nie musisz się na tym skupiać, nie musisz. O 16 wychodzisz za tym. Tak, dokładnie, a tutaj musisz jednak jak do
do swojego podejścia. No 2-4 ha tak naprawdę, nie? Bo jesteś cały czas myślałem z tym wieczorem cokolwiek, nie? Ale dobra, ty myślisz na razie, bo fajnie się gada, ale my przegrywamy. Musimy coś ogarnąć. Dawaj, dawaj. X podaje, X podanie, pyk. Ja podanie do ciebie, a ty strzał. Kurde. No ale widzisz? Ale widzisz, skupiliśmy się chociaż przez chwilę i stary, jest sytuacja meczowa. Sytuacja no to, była, no nie? No to dawaj, to robimy to w tym momencie i powtarzamy, powtarzamy po prostu schemacik. No, ale nie w ten sposób, Jurek. Możesz ty tego zepsuć. Dobrze, pazdam. Krypcie piwa. I gramy. Dobre, to było dziwne, ale jedziemy. Dawaj, dawaj, podanie, podanie, podanie. Ja do ciebie nie. Kurwa, mają, bo czy nie mają? Nasza pierwsza brama w skórze. Ale stary, ale jak? No elegancko. Można? Można. Widzisz? Widzisz? Można. Jaram tylko... się, kurwa, za... chyba mi się to spodoba, ty. Mówiłem? Kolejny będzie przyjeżdżał później, to wiesz, za kolejny mecz. Tak jest, dobrze. Tyle stary... lat, kurwa, stracony na wiesz? Robieniu muzyki. Bez sensu. A trzeba było w FIFA grać, zobacz jakie emocje, jakie bramki. No zobacz, co nie to wiem, się na dzieje. Tym można zarabiać jakieś pieniądze. No z samej gry w FIFA niestety nie. Ciężko jest, nie? Nie jest lekko. Ale jakoś tam wiesz, daje radę. Jakub Błaszczykowski, pięknie. A Błaszczyk gra jeszcze? Ja nie wiedziałem. Dajcie na FIFA w sobotę, gramy, chyba turniej. Butcher też nie fifkowy? Nie. Też nic nie. Widziałem mało zainteresowania, to przyszedł mi dobra. Gdy ci będą grali w gry, to ja idę z tym. O, i znowu z tymi grami. Gdzie są te poważne jakieś rozrywki? Co tam dzwoni? Telefon dzwoni. O. Buczera właśnie. Ty, ale w końcu nie dokończyliśmy Buczera? Nie. Buczera. Tak, no to zostawiamy. Wybijamy tym. Co miałem mówić? Coś się miałem pytać. A, nie dokończyłeś tych ksywek w końcu. Bo powiedziałeś, że są, ale nic nie dokończyłeś. Poczekaj, albo zaraz dokończysz, bo ja ci patrz, podaję, a ty idziesz ze strzałem. Strzał i... dobre. Ładnie, ładnie to szło, co? Czekaj, to skupienie. Idzie do przodu. Nic z tego nie będzie. Dobra. Ujojoj, to żeś podał do tyłu. Nie, to miałem na myśli. Oj, to jest duży błąd, kurwa. Byśmy tego nie ten. Czekaj, bramkarz. Szczęsny to ciągle, Szczęsny, wybacz, kurde, musisz się napracować dzisiaj. Dzisiaj dużo roboty jest, ale Szczęsny nam tutaj ratuje dupę, pięknie. Właśnie, a miałem pytać, czy nie było nigdy zajawki na ten? Żeby właśnie gdzieś tam mówić, że za blokami grałeś. Ale żeby gdzieś, wiesz, każdy miał marzył gdzieś tam, żeby być piłkarzem czy coś. Nie było. Ty od razu muzykiem. Powiem ci, że tak jakoś tak, kurde, odkąd sięgam pamięcią, to zawsze chciałem... Wujkowi nawet za dzieciaka mówię, a to będę pracował w show biznesie. Tak? Od razu? Od razu, nie? No i tak. Na początku się śmiali, nie? Bekę mieli, ale... No. A tu się trochę sprawdziło. Jakby nie patrzeć. Co on zrobi? Dobra, mam. Jak ja mogłem? Tak, to ja to zepsułem. Ja to nam Stary Szczęsny jest dzisiaj niesamowity. Jak gościu na ten mecz. Będzie piłkarzem meczu. Nie będzie. No nie. Kurde, na sam koniec. Ta szybka akcyjka była. Wyjeżdżać ty umiesz, nie? To już się nauczyłeś perfekcyjnie. Co piwa to wyjazd, on czyści grę po prostu, typowy taki ja defensywny. Jak grywałem, wiesz, amatorsko przed blokiem, właśnie, o to miałem pytać, za blokiem, właśnie. To na bramie zawsze. Ksywa z Torunia. Puchala Elpson, to są chłopaki z okolic Torunia, oni właśnie urzekli mnie swoją stylową, wiesz, to są młodzi chłopacy i oni czują młotą współczesną bardzo stylówkę. Wiesz, a ty też... taki, wiesz, ty starszy to się przy nich odmładzasz troszeczkę, bo tak bierze się energię od tych młodych trochę, nie? Ja no, też tak mam, że bierze się energię od młodych, w sensie, to się zgadza, wiesz. Patrzysz inaczej, jak oni inaczej patrzą na świat i fajnie jest na to spojrzeć. Wymieniamy też, się, wiesz, oni mi dają energię, ja im daję, powiedzmy, doświadczenie jakieś, nie? I tam. To jest jakby też dla nich też super sprawa, tak samo jak dla mnie, także... Spoko. Tak jak mówisz, no. Spoko, także czekajcie na klasyczną piątkę. Moim gościem Zelo, na dole link macie do jego najnowszej płyty Ostinato. Co prawda nie pogadaliśmy o niej za dużo, ale tak jak wam mówiłem, tych materiałów jeszcze o płycie i tak dalej będzie dużo, a tutaj sobie zagraliśmy i mam nadzieję, że wam się to miło oglądało. Dzięki za
Dziękuję również za wizytę. Za wdrożenie w te tajniki. Jasne, no myślę, że mówię ci drugi, trzeci mecz i to będzie pyknięte. Gdzieś później zagrasz jeszcze gdzieś u jakiegoś ziomeczka, gdzieś sobie coś. Już wiesz, gdzie jest strzał, gdzie jest podanie. Dokładnie. Połowa sukcesu. Dokładnie. Pozdrawiamy.